Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, ja reprezentuję firmę PWC i pracuję w zespole, który się nazywa People and Organization, czyli jest to zespół, który poświęca się tak jakby sprawom pracodawcy, pracownika i to różnymi kwestiami, w tym zarządzaniem w ogóle kapitałem ludzkim, a także diversity and inclusion. I właśnie dzisiaj chciałabym poświęcić moją prezentację na temat tematowi równości płac kobiet i mężczyzn i dlaczego właśnie już nadszedł naprawdę najwyższy czas, żeby się wyróżnić strategicznie na rynku pracy. Dzisiaj dużo już było mowy na temat kobiet, mężczyzn, na temat, nie wiem, aktywności zawodowej kobiet, na temat roli kobiet, na temat uczestnictwa kobiet w zarządzaniu również firmami. Ja chciałabym się skupić na tym aspekcie płacowym i tutaj dlatego postanowiłam przygotować kilka slajdów, które by pokazywały po pierwsze, jak wygląda ta kwestia równości wynagrodzeń w poszczególnych państwach, a po drugie zobaczyć potem, jak to wygląda właśnie w Polsce i jak można pokazać właśnie, czy udowodnić, że płacimy równo i do tego uzyskać certyfikat, który to potwierdza. Także chciałabym zacząć na początku od naszych badań, to jest taki raport Women in Work Index, który pokazuje lukę płacową między kobietami i mężczyznami. Ten raport akurat tutaj został wydany przez OECD i który pokazuje, jak ta równość bądź nierówność w tej chwili wygląda. I teraz raport przede wszystkim odnosił się do roku 2018 i 2019, pokazał też potem, jaki miała wpływ pandemia. Natomiast porównując te dwa lata, no to widzimy, że jeżeli chodzi ogólnie o państwa OECD, to ten poziom tej luki płacowej jest podobny, wynosi ona mniej więcej 15%, natomiast w Polsce ta luka płacowa się zmniejszyła, tak, z 8% do 6%. Mają też państwo tutaj wymienione kraje, które są najbliżej tego ideału, że tak powiem, czyli Luksemburg, to 1%, Grecja 4%, Belgia 5%, no i właśnie Polska z tym wynikiem 6% na piątym miejscu. Także wydaje się, że nie jest tak źle, ale diabeł tkwi w szczegółach. Tutaj bym chciała pokazać też taką perspektywę globalną. Mamy jako PWC taki tak zwany PWC Global Gender Pay Compass i tutaj pokazujemy też taką mapkę właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o podejście różnych rządów do równości płac kobiet i mężczyzn. I są tutaj państwa na przykład na czerwono, które mają takie przepisy wręcz z sankcjami za niewykonywanie czy niewypełnianie tych wymogów. Mamy na pomarańczowo państwa, które mają takie wymogi, ale powiedzmy, czy w pewnych obszarach, czy bez sankcji, jakiś taki bardziej poziom średni, że tak powiem. I państwa na przykład, nie wiem, na żółto, które nie mają takich przepisów, na szaro z kolei państwa, co do których nie było tutaj dostarczonych danych. Także jeżeli chodzi o świat, to mniej więcej wygląda to właśnie w ten sposób. Tu na podstawie wybranych, czy na przykładzie wybranych państw chciałam Państwu pokazać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne środki prawne stosowane przez różne państwa właśnie w zakresie zapewnienia tej równości wynagrodzeń. I na przykład, jeżeli chodzi o Islandię, to mamy, jak Państwo widzą, zarówno obowiązek sprawozdawczy, czyli spółki w Islandii, na Islandii muszą przekazywać informacje o tej równości bądź nierówności i to nie tylko właśnie wyznaczonym do tego organom, ale również podawać te informacje do wiadomości publicznej. Jest też wymagany pewien nadzór jakiejś niezależnej, czy to firmy, czy instytucji, która robi na przykład audyt i sprawdza, czy faktycznie tak jest, jak mówi firma, i wręcz są też kary finansowe za nieprzestrzeganie tych przepisów. Tutaj mają Państwo listę kolejnych państw, które tutaj wybrałam, żeby pokazać właśnie, jak to wygląda. Akurat ten obowiązek sprawozdawczy jest we wszystkich tych państwach, ale nie wszystkie muszą podawać do publicznej wiadomości, nie wszystkie mają wymóg tego niezależnego nadzoru oraz tych kar finansowych. Natomiast tak, żeby dać właśnie perspektywę, jak to mniej więcej na przykładzie właśnie tych kilku państw wygląda, to właśnie ten slajd to prezentuje. I teraz przejdźmy dalej. I właśnie jak, biorąc pod uwagę doświadczenia różnych państw, jak to właśnie wygląda, jaki ma wpływ potem na faktyczne przestrzeganie tej równości płac, czyli okazuje się, że państwa, które jednak wprowadziły takie wymogi prawne dotyczące równości płac, w przeciągu czasu okazuje się, że ta luka płacowa się zmniejsza, tak? Czyli właśnie jeżeli ta pełna równość to jest jeden, to jeżeli chodzi o rok
tutaj 2008, to ten wskaźnik równości wynosił właśnie tych, w tych państwach, które wprowadziły takie wymogi 0,6. Natomiast po wprowadzeniu właśnie tych przepisów on się zwiększył i po 10 latach, bo to jest tak naprawdę badanie po dekadzie, wzrósł on o 0,03. Nie jest to może jakoś strasznie dużo, ale jak widać, w sumie po tych 10 latach 0,6 praktycznie nam się robi 0,7, tak? Natomiast państwa, które nie wprowadziły takiego wymogu prawnego, to jest to, ta pomarańczowa środkowy słupek. Okazuje się, że tutaj tak naprawdę ta równość została troszeczkę zwiększona, ale tylko o 0,01. Także widać, że oczywiście średnio wychodzi nam, że to jest in plus o 0,02, czyli 0,02. Natomiast generalnie jednak te państwa, w których takie wymogi są wprowadzane, idą szybciej, tak? I to jest właśnie ten słupek na różowo. I tutaj widać, że rzeczywiście trochę jednak te wymogi sprawiają, że firmy zaczynają to bardziej respektować. Następnie chciałabym Państwu powiedzieć, co się już dzieje, tak jak to wygląda, jakie przepisy są zapowiadane. Więc jeżeli chodzi o Unię Europejską, to są to przede wszystkim takie środki, które są planowane. 4 marca zostało to jakby ten projekt upubliczniony, natomiast wejście w życie to pewnie będzie za jakieś 2 lata, tak przypuszczam. Przede wszystkim takie środki jak przejrzystość wynagrodzeń dla osób ubiegających się o pracę, tak? Czyli świadomość i dostęp do wiedzy o tym, jeżeli ubiegam się o pracę u danego pracodawcy, jak właśnie wyglądają wynagrodzenia. Także prawo oczywiście do informacji o wynagrodzeniach dla pracowników, a także sprawozdawczość w zakresie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i ocena wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników wręcz, tak? Natomiast dodatkowo oprócz tych takich środków mających na celu zwiększenie tej przejrzystości, to jest też lepszy w ogóle dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla pracowników, którzy czują się dyskryminowani właśnie w zakresie wynagrodzenia i tutaj jest i jakaś propozycja odszkodowania dla takich pracowników, konieczność też udowodnienia przez pracodawcę, że on nie dyskryminuje tych osób, a nie przez pracownika, tak, tutaj, że jest dyskryminowany. Sankcje w tym w postaci grzywny, a także możliwość występowania w postępowaniach sądowych przez organy do spraw równości i przedstawicieli w imieniu pracowników poszkodowanych. Także ile z tych środków jest tutaj przewidzianych? I jest to dosyć ciekawe, dlatego że muszę Państwu powiedzieć, że niedawno właśnie, a właściwie w sobotę zostało to potwierdzone, że również w Polsce, i tutaj właśnie na kolejnych slajdach chciałam Państwu pokazać tę polską perspektywę, zapowiedzi przepisów już się pojawiły, a w niektórych obszarach tak naprawdę one już istnieją. I na czym to polega? Więc przede wszystkim w zakresie Polskiego Ładu zostało tutaj zapowiedziane, że będzie właśnie taka propozycja, jeżeli chodzi o równość wynagrodzeń, czyli w przypadku dużych firm, tutaj padło, że powyżej 250 pracowników, będzie prawo domagania się od pracodawcy informacji o średnim poziomie wynagrodzeń według kryterium płci i do uzasadnienia dotyczącego czynników, które wpływają na aktualne zarobki pracownika. Nie ma jeszcze tutaj żadnego projektu w tym zakresie przepisów, no ale taka zapowiedź się pojawiła już jakiś czas temu, a teraz została właśnie powtórzona, potwierdzona. Poza tym, oprócz tego, mamy tak zwane dobre praktyki dla spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tak? Nie jest to oczywiście takie twarde prawo, no ale to są praktyki, które dobrze by było, żeby spółki giełdowe przestrzegały. I tutaj się również pokazały takie zapisy dotyczące publikacji wskaźnika różnic płac kobiet i mężczyzn na stronie spółki, publikacji sprawozdania o działaniach, które są podejmowane z myślą o osiągnięciu wynagrodzeń neutralnych właśnie pod względem płci, określenie też jakiegoś limitu czasowego, po którym właśnie osiągnie się te wyniki neutralne i wprowadzono też obowiązki dotyczące różnorodności w firmie i w zarządzie. To tak jak wspomniałam, to są dobre praktyki, one wejdą w życie w lipcu tego roku i mam nadzieję, że firmy giełdowe będą tych praktyk przestrzegać. Następnie, co jeszcze się dzieje, jeżeli chodzi o ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym, to tutaj mamy też wytyczne, które dotyczą bezpośrednio doradców finansowych, uczestników rynku finansowego, a także pośrednio spółek portfelowych, które na przykład firmy inwestycyjne czy fundusze inwestycyjne mają w swoim portfelu. Będzie po prostu obowiązek publikowania tych polityk, zaangażowania, w tym właśnie
polityk dotyczących różnic płac kobiet i mężczyzn. Także to ma wejść od stycznia przyszłego roku. Kolejna kwestia to już jest z kolei sektor bankowy, tutaj tak zwana dyrektywa CRD5 i dla banków też obowiązek dokumentowania opisów stanowisk, okresowa ocena różnic płac kobiet i mężczyzn, a także obowiązek przedkładania informacji o różnicach właśnie w tym zakresie do KNF. To w zasadzie już weszło, bo to są przepisy, które weszły 28 kwietnia, także tutaj też już banki myślę, że się do tego przygotowują. To tak w skrócie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, jeżeli chodzi właśnie o przepisy w Polsce, czyli widzimy, że już ruch pewien jest i myślę, że bardzo dobrze. Natomiast niezależnie od tego, dlaczego firmy chcą gwarantować równość wynagrodzeń, dlaczego chciałyby to robić, tutaj niezależnie właśnie od tego, czy jesteśmy do tego zmuszeni przepisami, czy nie, to wiele firm ma takie podejście, że przede wszystkim wzmacnia tę markę pracodawcy, tak? Jest to element tak zwanego employer brandingu, pokazanie właśnie to, że mamy tę równość płac, że traktujemy równo wszystkich naszych pracowników, co ma niebagatelny, myślę, wpływ zarówno na utrzymanie najlepszych pracowników, jak i na zdobywanie talentów na rynku. Także na pewno to jest to, ale też pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki. To nie jest tylko tak, że mówimy o tym, że mamy równość płac i na nic to nie wpływa. To wpływa, bo są badania, które potwierdzają, że wzrasta ta produktywność, wzrastają właśnie wyniki finansowe, zwiększa się też efektywność, tak, osób pracujących, no a przede wszystkim też satysfakcja pracowników, czyli satysfakcja i właśnie budowanie takiej właśnie kultury otwartości i różnorodności w spółce, a także wpływ na reputację oczywiście, co ma znaczenie dla osób zarządzających spółką, wzrost retencji pracowników i w ogóle rozpoznawalność spółki, jak wiadomo, no w takim dosyć istotnym, myślę, społecznie obszarze. Także to są te czynniki, dla których firmy to robią i ja mam takie pytanie tutaj do Państwa, mam nadzieję, że udało mi się przeprowadzić taką krótką ankietę dotyczącą tego, czy Państwo przeprowadzają takie właśnie okresowe analizy zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć w swoich spółkach, czy swoich instytucjach, czy organizacjach. Mam nadzieję, że tutaj uda się przeprowadzić właśnie taki test. Bardzo bym prosiła Państwa o odpowiedź, czy może przeprowadzają Państwo takie analizy, bądź też druga odpowiedź nie i nie planujemy. Odpowiedź C, nie, ale rozważamy przeprowadzenie takich badań w perspektywie najbliższych lat. Widzę, że mamy w większości odpowiedź nie, że na razie Państwo tego nie robili i nie planują. Mam nadzieję, że częściowo jednak przynajmniej może te plany się zmienią w jakimś czasie. Też jest część z Państwa, która odpowiedziała tak, czyli to jest jakieś 25%. Mam nadzieję, że to właśnie ta prezentacja też spowoduje, że Państwo się tym tematem zainteresują. Także ja bardzo dziękuję za te rezultaty. I wracamy do prezentacji, jeszcze do kilku slajdów. Więc to, o czym chciałabym Państwu też powiedzieć, to po co sięgają niektóre firmy, czyli właśnie do weryfikacji przez niezależnego audytora i certyfikacji takiej równości płac. Takie rozwiązanie, które właśnie umożliwia taki audyt i przyznanie certyfikatu, powstało we Szwajcarii, dlatego że tam, jak Państwu już wspominałam, powstały też przepisy dotyczące właśnie równości płac i w związku z tym tam już pewne rozwiązania się i rozwiązania, jeżeli chodzi o przepisy, ale też o praktykę, czyli właśnie jak można to udowodnić, takie rozwiązania powstały i powstała taka metodologia tutaj, akurat nasza firma współpracuje z fundacją Equal Salary w Szwajcarii, która opracowała taką metodologię właśnie uznaną też przez Uniwersytet Genewski i przez Komisję Europejską, także to jest naprawdę metodologia no, o światowym zasięgu, bym powiedziała, bo jest stosowana w różnych państwach na całym świecie i w różnych instytucjach i organizacjach i spółkach. I tak naprawdę ona właśnie potwierdza tak trochę niezależnie właśnie od tego, co może myśli spółka i jakie ma odczucia. Jest to po prostu analiza taka dosyć rzetelna, jeżeli chodzi o zarówno taką analizę statystyczną, liczbową, tutaj jest analiza równości płac kobiet i mężczyzn, ale także jest taka analiza jakościowa, czyli podejście do tego,
jak faktycznie w praktyce ta równość jest realizowana, również w kontekście na przykład awansów, szkoleń, możliwości rozwoju dla kobiet. Także są właściwie dwa takie główne etapy, właśnie najpierw analiza ilościowa, potem takie wywiady w zasadzie i z zarządem, i z działem HR, i z pracownikami, które pozwalają na stwierdzenie właśnie, czy w praktyce i w jaki sposób właśnie ta równość jest realizowana. I jeżeli organizacja przejdzie pomyślnie oba testy, że tak powiem, spełni pewne wymogi, na przykład jeżeli chodzi o równość płac, to tutaj jest 5% dopuszczalna różnica i powiem Państwu szczerze, że też właśnie Komisja Europejska o takim procencie wspomina, także myślę, że to jest jak najbardziej się wpisuje w to, co niebawem pewnie nas czeka, tak czy siak. W związku z tym, jeżeli te wymogi są spełnione, po prostu przyznawany jest certyfikat równych płac takiej organizacji na okres 3 lat. Po tym okresie oczywiście można się recertyfikować i o taki certyfikat wystąpić jeszcze raz. Także jest to, myślę, bardzo solidna metodologia i warto się zastanowić nad tym, czy nie przydałoby się nam jako pracodawcy, czy jako organizacji właśnie przejście przez taki audyt, sprawdzenie się przede wszystkim, jeżeli są jakieś właśnie niedociągnięcia, otrzymanie pewnych rekomendacji, co z tym zrobić. A druga sprawa, jeżeli przejdzie się taki audyt pomyślnie, no to wtedy otrzymujemy właśnie ten certyfikat i właśnie to chciałam Państwu pokazać takie przykłady, jak firmy, które otrzymały taki certyfikat, no chwalą się nim tak naprawdę, tak, chociażby tutaj Philip Morris na swojej stronie Career, tak, pokazuje, jak ten certyfikat wpływa na to, że właśnie przyciąga najlepszych kandydatów do pracy, umożliwia pozostanie, tak, też pracownikom zachęca do tego, żeby pozostać w firmie, zwiększa się atrakcyjność, tak, takiego pracodawcy. Tutaj również inne spółki, które przykładowo tutaj wkleiłam informacje o tym właśnie, jak to pokazują i jak w ten sposób właśnie budują swój wizerunek pracodawcy. Także tak to wygląda. Tutaj dodatkowo właśnie też zamieściłam dla Państwa tak jakby taki feedback, tak, czyli właśnie przekazywana nam potem informacja zwrotna na temat tego, co właśnie taki certyfikat dał takiej spółce. I tutaj wielokrotnie właśnie wśród tych firm, które się pojawiły, tak naprawdę jest właśnie ta informacja o tym, że jest to fundamentalny tak naprawdę filar do tego, żeby zarówno zwiększać tę atrakcyjność pracodawcy, czyli przyciągać te talenty, zachować je, a także rozwijać talenty tak naprawdę i również zwiększać innowacyjność, tak, i długoterminowy wzrost. Także to jest z jednej strony właśnie to budowanie wizerunku pracodawcy, z drugiej strony to jest właśnie to, żeby działać na innowacyjność, na wzrost i właśnie to jest jeden z elementów, który na pewno się do tego pozytywnie przyczynia. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj chciałam właściwie zapytać Państwa znowu, czy oprócz tego, bo jedna rzecz to jest równość płac, a druga rzecz to właśnie to, żeby aktywizować kobiety, żeby zwiększać szanse ich rozwoju, awansu w organizacji. I chciałam właśnie Państwa zapytać, czy Państwo takie działania podejmują, mające na celu zwiększenie tych szans kobiet w Państwa organizacji w zakresie rozwoju, w zakresie, nie wiem, szkoleń, awansów i tak dalej. Czyli takie działania nie tylko właśnie związane z równością płac, ale przede wszystkim właśnie z tą jakością, z tą możliwością rozwoju, awansowania i tak dalej. I tutaj widzę, że odpowiedzi są podzielone, jeszcze się zmieniają. Widzę, że część z Państwa takie działania podejmuje. Część z Państwa, myślę, że to jest rozłożone w miarę podobnie. Albo nawet z korzyścią dla tego pozytywnego, tutaj tej pozytywnej odpowiedzi, czyli na tak, albo nie, ale rozważamy wprowadzenie. Część z Państwa jeszcze nie planuje, nie rozważa, ale też mam nadzieję, że w tym kierunku wszystkie organizacje w Polsce i na świecie będą szły i nie tylko dlatego, że będą się zmieniały przepisy, co jak widzieliśmy dosyć nieuchronnie, myślę, nas czeka, ale też dlatego, że po prostu jest szereg korzyści z tego wynikających i że myślę, że warto takie działania podjąć, żeby właśnie budować tę swoją pozycję na rynku, niezależnie od tego, czy będziemy do tego zobligowani przepisami, czy nie. Także to wszystko z mojej strony, jeżeli chodzi o takie informacje na temat równości płac, zarówno w Polsce, jak i w wybranych państwach na świecie.
Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Tak jak wspomniałam, jeżeli Państwo byliby również zainteresowani uzyskaniem takiego certyfikatu dla swojej organizacji, to bez problemu możemy skontaktować z fundacją właśnie Equal Salary w Szwajcarii, o której wspominałam. Dziękuję serdecznie w takim razie za wysłuchanie mnie i mam nadzieję, że było to ciekawe dla Państwa.